Międzynarodowy Dzień Naturalnych Siedlisk Fauny i Flory. A właśnie wykorzystanie takowego, jakim jest dla lokalnej południowo-podlaskiej fauny i flory Dolina Rzeki Krzny, legło u podstaw stworzenia i realizowania właśnie projektu pod nazwą Wykorzystanie walorów przyrodniczych Doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych. Wartość całego projektu realizowanego przez nas z udziałem środków unijnych to prawie 15 milionów złotych, natomiast wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 12,5 miliona złotych. W Małym Gaju najbardziej efektowną instalacją jest ścieżka edukacyjna wśród drzew na wysokości 5 metrów wraz z wieżą widokową skierowaną w stronę rzeki Krzny na wysokości 10 metrów plus cały szereg instalacji edukacyjno-rozrywkowych, które popularnie nazwalibyśmy takim wielofunkcyjnym placem zabaw dla dzieci, ale przede wszystkim zbiór wyeksponowanej flory wraz z oznaczeniami charakterystycznych dla dolin naszej rzeki gatunków oraz tablice edukacyjne, które będą służyły do prowadzenia zajęć o takim charakterze dla uczniów bielskich szkół. Efekt jest piękny, bielczanie powinni być zadowoleni, chociaż dochodzą do mnie różne słuchy, a po co, na co, ale jak tu się przebywa, tu się jest, to widać, że warto było to, ten kontrakt zrealizować i tu chwała prezydentowi miasta, że na taki projekt się porwał. W najśmielszych oczekiwaniach nie sądziłem, że latając właśnie tędy z osiedla na Wolę do Liceum Kraszewskiego i zawsze patrząc po swojej prawej stronie na ten Mały Gaj, że on kiedyś będzie zrobiony, będzie zrealizowany, doczekałem tej chwili, że jako wykonawca robót mogę łącznie z panem prezydentem państwu ten piękny obiekt przekazać. Doczekaliśmy się tego, że ten Małpi Gaj w tej chwili bardzo pięknie wygląda i to powinien być takie miejsce spotkań młodzieży z Kraszewskiego i z liceum. Myśmy jeździli kiedyś do Porosiuk, wychodziliśmy na łąki nad Krzną, a to jest dla młodzieży takiej inteligenckiej no piękne miejsce spotkań. Biała Podlaska pięknieje na naszych oczach. Ta ogromna wartość, którą tworzymy, nie utrzyma się, jeżeli wspólnie nie będziemy chcieli i potrafili o nią zadbać. Bardzo nas wszystkich proszę, dbajmy o to, co wspólnie stworzyliśmy.